Betfan. Legalny polski bukmacher. Masz już konto w Betfan? Czy mam ci je wklepać? Trzydziestoletni okres po Mistrzostwach Świata w 1986 roku był czasem upokorzeń dla kibiców polskiej reprezentacji. Pierwszą jego połowę wypełniały przegrywane eliminacje do wielkich turniejów, a w drugiej pełnienie na nich funkcji głębokiego tła dla najlepszych. Aż wreszcie nadszedł rok 2016 i Mistrzostwa Europy we Francji, po których wielu z nas po raz pierwszy za swojego życia mogło poczuć dumę z gry biało-czerwonych. Przyjrzyjmy się bliżej tej historii. Dzień dobry, program Niemożliwe nie istnieje, a dzisiaj zapraszam was na rozbudowaną historię kadencji Adama Nawałki w reprezentacji Polski, czyli rok 2013-2014, eliminacje do Euro 2016, w końcu główny turniej i to, co się tam we Francji działo. Myślę, że wszyscy doskonale pamiętamy, ale warto sobie przypomnieć i rozbudować to o mało znane fakty przed zbliżającym się Euro 2020/2021. Dziękuję także 10 najnowszym osobom, które postanowiły pozostawić subskrypcję na kanale. Nowe osoby oczywiście zachęcam do zrobienia tego. Przypominam, że z kodem FOODBREAK zgarniacie także cashback do 600 zł na stronie Betfan. Wszelkie szczegóły oczywiście znajdziecie w opisie tego filmu. A teraz przechodzimy do meritum. Wszystko zaczęło się 26 października 2013 roku, gdy Polski Związek Piłki Nożnej ogłosił, że nowym selekcjonerem reprezentacji Polski zostanie Adam Nawałka. Zastąpił na tym stanowisku Waldemara Fornalika, który został zwolniony po przegranych eliminacjach do Mistrzostw Świata w Brazylii. Nawałka, 34-krotny reprezentant Polski, zapracował na posadę dobrą pracą w Górniku Zabrze. Jesteśmy przekonani, że dokonaliśmy dobrego wyboru. Zadaniem nowego selekcjonera jest oczywiście zakwalifikować się do Euro we Francji. Mówił o tym wyborze Zbigniew Boniek. Jak to zwykle bywa, rozgorzała wielka dyskusja, czy Adam Nawałka nadaje się do tej roli, czy też jednak nie. Lata przed objęciem tej funkcji spędził bowiem nawet nie w czołowych polskich klubach, ale w pierwszoligowym GKS-ie Katowice oraz Górniku Zabrze. Tych drugich zresztą także objął, gdy grali na zapleczu Ekstraklasy. Wywalczył awans i w kolejnych sezonach Górnik plasował się w środku stawki. Jednak gdy obejmował reprezentację, to Zabrzanie sensacyjnie zajmowali po 12 kolejkach pozycję wicelidera. Za atuty Adama Nawałki uznawano przede wszystkim ciężką pracę, jaką wymagał od swoich podopiecznych, oraz odpowiednie podejście do zawodników. Mówił o tym na przykład Mateusz Kantor, który grał u tego trenera w Zabrzu. W drużynie, którą prowadzi, panuje żelazna dyscyplina, co widać po wynikach Górnika Zabrze. Grają chłopaki każdy mecz na 150%. Można powiedzieć, że to trener psycholog. Wie, jak podejść do każdego zawodnika. Z każdym porozmawia indywidualnie. To daje przełożenie potem na boisku. Na pewno trener Nawałka chce, żeby wszystko było po jego myśli, tak jak on sobie tego życzy. Cieszę się, że z nim współpracowałem. Gdybym został dłużej w Zabrzu pod jego okiem, to byłbym teraz w innym miejscu. O wymaganiach wobec ciężkiej pracy mówił także ówczesny prezes Górnika Zabrze, Artur Jankowski. Możemy być pewni, że nikt nie będzie się w reprezentacji oszczędzał. Trener Adam Nawałka preferuje taką pracę, że musisz dać z siebie 150%, żeby wyjść na boisko. Opinię publiczną zszokowały już pierwsze powołania nowego selekcjonera. W kadrze znalazło się aż 11 piłkarzy grających w polskiej lidze.
w tym prawdziwa sensacja. Rafał Leszczyński z Dolkanu Ząbki. Bramkarz ówczesnego pierwszoligowca sam w to nie wierzył i po latach opowiadał. Byłem w szoku. Pamiętam, że przez 3 godziny nie odkładałem telefonu. Odpisywałem na kolejne gratulacje i rozmawiałem z dziennikarzami. Baterii wystarczyło na 40 minut. Szybkie ładowanie i znów to samo. Inną niespodzianką był Rafał Kosznik, którego Nawałka znał z Górnika Zabrze. Obrońca znalazł się w kadrze po raz pierwszy na miesiąc przed 30 urodzinami. Powołanie wraz z nim otrzymał inny gracz Zabrzan, Paweł Olkowski. Oczywiście od razu pojawiły się zarzuty, że Nawałka powołuje swoich niedawnych podopiecznych po znajomości. Śmieję się z tych komentarzy, że były trener z Górnika powołuje piłkarzy z Górnika. Wydaje mi się, że selekcjoner nie będzie powoływał do kadry po znajomości czy za piękne oczy. Szkoleniowiec musi dobierać sobie zawodników pod swoim kątem, tak żeby pasowali mu do koncepcji. Komentował te zarzuty Kosznik. Gorące dyskusje wzbudziło także pominięcie Kamila Glika, które sam Nawałka komentował słowami: panowie, nie szukajcie w tym żadnej sensacji. Jeżeli mógłbym powołać 40 zawodników, to każdy otrzymałby nominację. Glik występował już w tej reprezentacji i został sprawdzony. Nie zamykam się w grupie kilkunastu zawodników, bo gdyby przyszły urazy czy inne wypadki losowe, trzeba byłoby tuż przed startem eliminacji znów eksperymentować. A ja chcę takiej sytuacji uniknąć. Krytyki, jaką wywołały początkowe powołania, nie udało się wymazać postawą na boisku. W reprezentacyjnym debiucie Nawałki Polska przegrała w towarzyskim spotkaniu ze Słowacją 0-2. Cóż, Adama Nawałkę czeka mnóstwo pracy, chyba więcej niż się wszyscy spodziewali. A wydawało się, że nie będzie tak źle. Pierwsze 20 minut zagraliśmy poprawnie. Spodziewałem się, że zaprezentujemy się w meczu ze Słowacją o wiele lepiej. Spotkanie to jednak mocno ostudziło optymizm. Mówił po meczu były reprezentant Polski, Radosław Gilewicz. Rozegrany kilka dni później mecz z Irlandią wypadł trochę lepiej. Jednak nikogo nie satysfakcjonował bezbramkowy remis, dlatego krytyka cały czas nie ustępowała. Adam Nawałka miał jednak ten komfort, że przed startem eliminacji do Euro miał aż 7 meczów towarzyskich, by sprawdzić różnych zawodników i systemy gry. Pierwsze powołania, jakie będą, to oczywiście również będę brał pod uwagę zawodników z Ligi Polskiej. Doskonale ich znam i uważam, że... Zaskakującymi powołaniami sypnęło przed zimowym zgrupowaniem w Zjednoczonych Emiratach Arabskich, na które pojechali jedynie piłkarze z Krajowej Ligi. A właściwie lig, bo w kadrze ponownie znalazł się Rafał Leszczyński, a oprócz niego zaplecze ekstraklasy reprezentował Maciej Wilusz z GKS-u Bełchatów. Eksperymentalna reprezentacja odniosła 2 zwycięstwa. 3-0 z Norwegią oraz 1-0 z Mołdawią. Jednak odchodzące powoli do lamusa zimowe zgrupowania ligowców mało kto traktował poważnie. Prawdziwym testem miały być sparingi ze Szkocją i Niemcami. W nich biało-czerwoni nie zdobyli ani jednej bramki, choć remis z sąsiadami zachodu złym wynikiem z pewnością nie był. Pierwsze ważne mecze przeszły we wrześniu 2014 roku, gdy startowały eliminacje do Euro 2016. Oczekiwania wobec nich były większe niż we wcześniejszych latach ze względu na reformę turnieju. UEFA postanowiła bowiem zwiększyć liczbę uczestników z 16 do 24, co zwiększało szanse awansu. Eliminację rozpoczynaliśmy w portugalskim Faro, ale na szczęście nie przeciwko Ronaldo i jego kolegom, ale z debiutującym w międzynarodowych rozgrywkach Gibraltarem. Podając kadrę na pierwsze spotkania eliminacji, Adam Nawałka kolejny raz zaskoczył. Znalazł się w niej bowiem 32-letni Sebastian Mila, który wracał do kadry po 2,5 roku. Po pierwszej bezbarwnej połowie meczu z Gibraltarem prowadziliśmy 1-0. Dopiero po przerwie pokazaliśmy wyższość nad rywalem, zdobywając kolejne 6 bramek. 4 z nich były autorstwa Roberta Lewandowskiego. Z tego meczu trudno było jednak wyciągać jakiekolwiek wnioski. Prawdziwym testem miał być jednak mecz drugiej kolejki z Niemcami na Narodowym. Podopieczni Lewa przyjeżdżali do Warszawy jako świeżo upieczony mistrz świata oraz zespół, z którym jeszcze nigdy nie udało się nam wygrać. Mimo wszystko nastroje w kadrze pokazywały wysoką mobilizację i wiarę w sukces. Robert Lewandowski mówił kolegom: panowie, to są tacy sami ludzie jak my. Fakt, są mistrzami świata i należy im się szacunek. Przyjadą pewni siebie. To nie znaczy, że nie można ich zaskoczyć.
Mistrzowie świata dominowali od początku, a reprezentanci Polski szukali okazji do kontrataku. Udało się kilka minut po przerwie. Pierwszy celny strzał na bramkę rywala zakończył się trafieniem Arkadiusza Milika. W końcówce meczu wynik ustalił wspomniany wcześniej niespodziewany kadrowicz Sebastian Mila. Pierwsza wygrana nad Niemcami stała się faktem. Mimo zapisania się w historii polskiej piłki, kadrowicze zachowywali jednak chłodną głowę. Przykładem była pomeczowa wypowiedź Roberta Lewandowskiego. Cieszymy się ze zwycięstwa, ale te trzy punkty będą tak naprawdę bezużyteczne, jeśli nie wygramy we wtorek ze Szkocją. Z takim nastawieniem musimy trenować w ciągu kolejnych dni. Wygraliśmy z mistrzami świata, dokonaliśmy rzeczy historycznej, ale we wtorek czeka nas chyba jeszcze ważniejszy mecz. Dodawał w tym samym tonie Kamil Glik. Spotkanie z Wyspiarzami, jak to zawsze bywa, nie należało do tych najłatwiejszych. Jednak szybko objęliśmy prowadzenie po strzale Krzysztofa Mączyńskiego. Twardo grający Szkoci odwrócili jednak wynik, a Polakom grę utrudniał uraz Roberta Lewandowskiego, który po ostrym wejściu rywala wrócił na boisko tylko na własne życzenie. W normalnych warunkach nie powinien kontynuować gry, mówił lekarz reprezentacji Jacek Jaroszewski. W dodatku Szkot nie obejrzał za ten faul choćby żółtej kartki, choć nie mógłby mieć pretensji nawet gdyby sędzia wyrzucił go z boiska. Ostatecznie mecz zakończył się remisem 2-2, gdy kilka minut przed końcem do siatki trafił Arkadiusz Milik. Miesiąc później, po pewnej wygranej 4-0 nad Gruzją, niespodziewanie polska kadra zimowała na fotelu lidera grupy D. Pierwszy mecz wiosną 2015 roku był jednak pierwszym w tych eliminacjach, który budził rozczarowanie i niedosyt. W meczu w Dublinie po bramce Sławka Peszki prowadziliśmy z Irlandią 1-0. Wygrana ogromnie zwiększyłaby szanse awansu. Mecz był niezwykle ostry, a arbiter nie panował nad brutalną momentami grą gospodarzy, czego kwintesencją było uderzenie w twarz Sebastiana Mili przez Jamesa McCarthy'ego, po którym żółtą kartkę ujrzał jedynie Sławomir Peszko, który stanął w obronie kolegi. Biało-czerwoni wypuścili wygraną z rąk w doliczonym czasie gry, gdy do remisu doprowadził Shane Long. Dzisiaj czujemy się rozczarowani, ale jestem pewien, że ten punkt docenimy pod koniec eliminacji. W ostatecznym rozrachunku może okazać się kluczowy, komentował po meczu Grzegorz Krychowiak. Wiosenną część eliminacji zakończyliśmy meczem z Gruzją. Tak jak w Tbilisi padł wynik 4-0, ale tym razem nie była to spokojna wygrana. Dopiero w 62 minucie wyszliśmy na prowadzenie po bramce Arkadiusza Milika. Goście walczyli o wyrównanie i byli tego bardzo bliscy, ale uratowała nas poprzeczka. Do kluczowej jesiennej fazy eliminacji Polacy przystępowali z pozycji lidera. Niestety drugi raz nie udało się pokonać Niemców i po porażce 1-3 we Frankfurcie straciliśmy prowadzenie w grupie. Polski zespół chwalił jednak selekcjoner mistrzów świata Joachim Löw. Muszę przyznać, że polski zespół w ostatnich latach niesamowicie się rozwinął. Na boisku udowadnia swoją mądrość, bazując na organizacji gry. To jest inna Polska niż jeszcze 3 czy 4 lata temu. Niepewność wśród polskich kibiców wzbudził także wysoko wygrany mecz z Gibraltarem. A to wszystko dlatego, że rywal dość niespodziewanie zdobył nam bramkę. A ponieważ fani lubią skupiać się na negatywach, to ten stracony gol był komentowany znacznie szerzej niż 8 zdobytych. Na szczególną uwagę zasługiwało trafienie debiutanta, niespełna 19-letniego Bartosza Kapustki. O awansie na Euro 2016 miały więc zadecydować mecze zespołami, które od początku wymieniane były jako główni rywale w walce o drugie miejsce w grupie, ze Szkocją i Irlandią. Porażka w Glasgow kosztowałaby Polaków spadek na trzecie miejsce, więc emocje przed meczem były bardzo duże. Wygrana z kolei przy korzystnych rezultatach w pozostałych meczach mogłaby dać awans. Na wszelki wypadek zabrano więc do Szkocji specjalne koszulki na taką okoliczność oraz szampany. Gospodarze straszyli Polaków przed meczem. Kapitan Scott Brown ostrzegał: Polaków czeka Hampden, prawdziwe piekło, kości będą trzeszczały.
Podobnie jak w pierwszym spotkaniu pomiędzy tymi zespołami, to my objęliśmy prowadzenie po bramce lewego, ale Szkoci zdołali odwrócić wynik. Sytuacja była bardzo trudna, ale w doliczonym czasie gry, w ogromnym zamieszaniu po rzucie wolnym, z bliska piłkę do siatki wepchnął Lewandowski. Remis na tak trudnym terenie w tak niewiarygodnych okolicznościach pokazuje, jak silni jesteśmy mentalnie. Jestem przekonany, że w Warszawie przepieczętujemy awans i pojedziemy na Euro, mówił po meczu podekscytowany Adam Nawałka. W ostatnim meczu z Irlandią reprezentanci Polski zagrali z ogromną pewnością siebie i po wygranej 2-0 zapewnili sobie awans na Euro 2016. Rozradowany Sławomir Peszko podczas świętowania wykrzyczał proroczo do kamery. Ekscytacja przed turniejem rosła wraz z kolejnymi zwycięstwami w meczach towarzyskich, przygotowując kadrę z Islandią, Czechami, Serbią i Finlandią. Tuż przed Euro przegraliśmy jednak z Holandią i zremisowaliśmy z Litwą. Zwłaszcza ten drugi rezultat diametralnie odmienił opinię publiczną. Sport.pl pisał wręcz: piłkarze zremisowali 0-0 odbębniony rezerwami sparing z Litwą. Wyglądał on tak, jakby trener Nawałka przed mistrzostwami postanowił ostudzić entuzjazm kibiców do absolutnego minimum. Turniej finałowy rozpoczynaliśmy tak, jak skończyliśmy eliminację, a więc od meczu z drużyną z Wysp Brytyjskich. Tym razem była nią Irlandia Północna. Jak zawsze wiadomo było, że pierwsze spotkanie na turnieju jest niezwykle istotne. Zdajemy sobie sprawę, że pierwszy mecz jest kluczowy. Zrobimy wszystko, aby zdobyć 3 punkty, zapewniał przed meczem Grzegorz Krychowiak. I słowa dotrzymał. Gol Arkadiusza Milika zapewnił reprezentacji Polski pierwsze w historii zwycięstwo na Mistrzostwach Europy. Znakomity mecz rozegrał Bartosz Kapustka, którego chwalili m.in. Gary Lineker i Rio Ferdinand, który pisał na Twitterze. Ma 19 lat, jest bardzo mądry, ułożony i utalentowany. Jest imponujący. W drugim meczu czekali na nas odwieczni rywale, czyli Niemcy. Selekcjoner na konferencji przed spotkaniem podkreślał: szanujemy naszego rywala i nie ma mowy o żadnym strachu. Tak było w meczach w Warszawie i we Frankfurcie. Tak też będzie jutro. Kluczowym problemem przed drugim spotkaniem miała być kontuzja Wojciecha Szczęsnego. Jednak w sztabie reprezentacji nikt nie miał obaw o formę Łukasza Fabińskiego. Jak się okazało, słusznie. Bramkarz Swansea zachował czyste konto, a Polacy podzielili się punktami z Niemcami. Do tej pory w XXI wieku, jeśli sytuacja Polaków była rozstrzygnięta po 2 meczach grupowych, to oznaczało, że można już pakować walizki. Tym razem jednak biało-czerwoni zapewnili sobie awans do kolejnej rundy. Fenomenalny mecz zagrał w defensywie Michał Pazdan, który został okrzyknięty ministrem obrony narodowej, a na jego cześć powstawały piosenki oraz zainicjowano akcję golenia głowy na Pazdana. Ostatni mecz grupowy dowiódł, że reprezentacja Nawałki nawet w słabszym dniu jest w stanie pokonać rywali. W tym spotkaniu gra się nie kleiła. Zawiódł zupełnie Piotr Zieliński, który zmieniony został już w przerwie. Wygraną Polakom zapewnił Jakub Błaszczykowski, który po słabym sezonie w Fiorentinie pokazywał, że w kadrze można na niego liczyć. Dzięki lepszemu bilansowi bramek grupę wygrali Niemcy, a my po awansie z drugiego miejsca mierzyliśmy się w 1/8 finału ze Szwajcarią. Był to dla Polaków pierwszy mecz na wielkim turnieju w fazie pucharowej od 30 lat. W rozgrywanym w Marsylii meczu znów swą wartość dla kadry pokazał Jakub Błaszczykowski, który wyprowadził nas na prowadzenie. Długo utrzymywał się wynik 1-0, a ogromna w tym zasługa Łukasza Fabińskiego, który grał znakomicie, m.in. fenomenalnie broniąc strzał w okienko Ricardo Rodriguez'a. Niestety spektakularną przewrotką czy nożycami do wyrównania doprowadził Shaqiri i po raz pierwszy w historii wielkich turniejów reprezentację Polski czekała rywalizacja w serii rzutów karnych. W niej przestrzelił Graniczaka, a wszyscy biało-czerwoni strzelali bezbłędnie. Po uderzeniu Grzegorza Krychowiaka komentujący mecz Mateusz Borek krzyczał rozradowany. Ogrom emocji najlepiej oddawały słowa Kamila Grosickiego. Jeśli rzuty karne oglądasz w telewizji, gdy grają inni, to jest fajna zabawa. Jeśli sam w tym uczestniczysz,
To jest dramat. Nie mogłem nawet na to patrzeć. W ćwierćfinale naszym rywalem była Portugalia. Mecz rozpoczęliśmy znakomicie. Już w drugiej minucie gola zdobył Robert Lewandowski, który wcześniej mierzył się z krytyką ze względu na brak bramek w turnieju. Niestety po zdobyciu bramki chyba za bardzo się cofnęliśmy, co pozwoliło rywalom wyrównać za sprawą Renato Sancheza. Znów o wszystkim miały zadecydować rzuty karne i znów rozstrzygnął jeden nieudany strzał. Niestety tym razem na korzyść rywala. Rui Patricio obronił bowiem uderzenie Błaszczykowskiego, choć jeszcze długo po meczu mówiło się, że portugalski bramkarz wyszedł przed linię i karnego powinno się powtórzyć. Do półfinału awansowała Portugalia, która następnie wygrała cały turniej. Cała Polska wspierała Błaszczykowskiego, a część winy wziął na siebie Łukasz Fabiański. Podczas jedenastek więcej wymaga się od bramkarza, a ja w dwóch konkursach nie obroniłem żadnego karnego, mówił w czasie rozmowy z Mateuszem Borkiem. Choć pozostawał niedosyt po tym meczu, zwłaszcza że Walia, ewentualny rywal w półfinale, był w naszym zasięgu, to nie można nie zgodzić się ze słowami Kamila Glika, który powiedział: myślę, że możemy wracać do kraju z podniesioną głową. Pierwszy raz od wielu lat, a właściwie od całego pokolenia, polscy kibice mogli być dumni ze swojej reprezentacji, a zawodnicy naszej kadry pokazali wszystkim, że niemożliwe nie istnieje. Wow, powiem wam, że uwielbiam wspominać ten turniej, więc mam nadzieję, że również wy docenicie ten materiał. Zachęcam oczywiście nowe osoby do subskrypcji kanału. Łapa w górze także jest bardzo mile widziana pod tym materiałem w celu powiększenia zasięgów i oczywiście zachęcam was gorąco do dyskusji w komentarzach. Czy na Euro 2020/2021 możemy się spodziewać właśnie takiej reprezentacji Polski jak w dzisiejszym materiale, a bardziej jak w 2016 roku. Po prostu dzisiaj przytoczyliśmy to, co wcześniej miało miejsce. Ja wam dziękuję bardzo za uwagę, trzymajcie się i do usłyszenia.